Cześć, witam was na kanale Piłkarska 11. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o kilku transferach, w zasadzie plotkach transferowych oraz o kilku datach powrotu kilku lig z Europy. Więc zaczynamy. Ale przed zaczęciem filmu chciałbym powiedzieć, dlaczego 2 tygodnie mnie nie było. Przecież zapowiadałem, że pojawią się w trakcie kwarantanny filmy humorystyczne, czyli związane z rozwiązywaniem quizów, takie luźne. Miałoby to niby wyglądać w ten sposób, że mielibyście podgląd, jak rozwiązuję quiz, widzielibyście mnie na dwie kamery, bym leciał, tą, która nagrywa ekran oraz tą, która mnie nagrywa. Jednak to mi nie wyszło w takim formacie, jak dzisiaj nagrywam o transferach i o podsumowaniu meczy, zapowiedź meczy. W takich formatach czuję się najlepiej, a tamte filmy mi po prostu nie wychodziły. Dlatego wolę nie nagrać filmu niż w trakcie montażu widziałem, że to kompletnie się nie przyjmie i to będzie słabe, to w ogóle nie chciało mi się nawet tego montować i wrzucać tego tym bardziej do internetu. Ale koniec zbędnego gadania, tylko zaczynamy stary dobry format i chcę powiedzieć, że do wakacji, bo już ligi zaczynają wracać, do wakacji będzie jeden film, od wakacji będą dwa filmy. A teraz jest to bardzo dobry czas, bo od maja myślę, że już się zaczynają plotki transferowe. Ale o tym w dzisiejszym odcinku, więc zaczynamy. Zacznijmy od pierwszego, bardzo popularnego piłkarza, jakim niewątpliwie jest Paul Pogba, który ma 27 lat i za rok, w 30 czerwca 2021 roku, wygaśnie mu kontrakt z Manchesterem United. Raczej Paul Pogba nie dogra tego kontraktu, ponieważ nie chce go przedłużyć z Manchesterem United, a Manchester United na pewno chciałby jeszcze na nim coś zarobić, ponieważ jest wyceniany aktualnie na 80 milionów euro. Na pewno to jest związane przez kontuzję i tak dalej. Ale dokąd miałby właściwie trafić Paul Pogba? Bardzo głośno mówi się o Real Madryt i Real Madryt mówi się już od dawna, ale niedawno włączył się Inter i to na pewno za sprawą ich trenera, jakim jest Antonio Conte, który bardzo lubi Pogbę jeszcze za czasów, kiedy był jego trenerem w Juventusie i przecież przez Juventus Pogba i przez Conte Pogba stał się bardzo dobrym zawodnikiem. Na pewno temu trenerowi dużo zawdzięcza. A drużyna Interu ma spory potencjał. Nawet żeby w następnym sezonie walczyć o Ligę Mistrzów. I uważam, że na tą chwilę Inter jest lepszym klubem niż Manchester United. Przejdźmy sobie dalej. Już może nie aż tak popularnym piłkarzu, ale na pewno znanym polskim kibicom, jakim jest piłkarz Bartłomiej Drągowski, który ma 22 lata i występuje dla Fiorentiny. On natomiast miałby się przenieść do AC Milanu, w którym niedawno jeszcze występował inny Polak, Krzysztof Piątek. Drągowski miałby przejść za około 15 milionów euro, co by było rekordem wysokości kwoty transferowej w polskim futbolu za bramkarza, ponieważ aktualną najwyższą kwotą jest Wojtek Szczęsny, który przyszedł do Juventusu za 14 milionów euro. Drągowski, jeżeli by przyszedł do Milanu, raczej by go pobił i by się zapisał w historii. Oraz dlaczego Milan chce sprowadzić, jeżeli ma Donnarumę, który jest świetnym bramkarzem i na pewno troszeczkę lepszym od Drągowskiego. Nawet, no, nie ukrywajmy, dla polskich kibiców na pewno polscy piłkarze są najlepsi, ale jednak Drągowski, trzeba to przyznać, jest Donnarumma jest na pewno trochę lepszy. I raczej Donnarumma już trochę się nagrał w tym Milanie i wolałby zmienić klub, bo Milan zajmuje 7. miejsce w tabeli,
I Donnarumma chciałby nie walczyć o zakwalifikowanie się w europejskich pucharach, a walczyć o Ligę Mistrzów i na pewno kilka europejskich klubów, które walczą o europejskie puchary, chciałyby go w swoim składzie. A Drągowski wręcz przeciwnie, Drągowskiemu by to jak najbardziej odpowiadało, ponieważ z Fiorentiną zajmują 13. pozycję w tabeli, co jest według mnie fatalne. Stąd się biorą jego przeciętne statystyki. 27 występów z 7 asystami, z 7 czystymi kątami. Ale myślę, że Drągowski jakby miał lepszy zespół, na przykład taki Milan, ale Milan walczy o zakwalifikowanie się w europejskich pucharach, a nie gra w europejskich pucharach, to bardzo warto podkreślić. Nie jest to na pewno taki klub jak kiedyś, ale nadal jest to solidna marka. Zobaczymy. A przy okazji powiem, że do Milanu miałby przejść Arkadiusz Milik, to znaczy Milan się interesuje Arkadiuszem Milikiem, ale on ma jeszcze do wyboru Juventus. I myślę, że wybierze Juventus, ale jeżeli chodzi o Arkadiusza Milika, nie chciałbym się wypowiadać, bo jest bardzo dużo klubów, które są nim zainteresowane i wolałbym, zanim powiem o nim jakby trochę więcej, chciałbym trochę poczytać i trochę się dowiedzieć więcej niż tylko, że kilka topowych klubów jest o nim zainteresowane i to tyle. Nie ma dużo informacji, jeżeli chodzi o Arka Milika. Przejdźmy sobie dalej. I niewątpliwie jednym z plotek, która teraz porusza polską prasę, bo 17-letni Aleksander Buksa, który występuje w Wiśle Kraków, miałby przejść do FC Barcelony. Jednak jak przynosi informację prasa, miałby on występować w FC Barcelonie B. Ja sobie sprawdziłem, bo byłem bardzo ciekawy. Ja od początku, jak zobaczyłem zdjęcia Buksy w koszulce FC Barcelony i te nagłówki, od początku wiedziałem, że nie ma, cokolwiek bym nie przeczytał, będę uważał, że Buksa sobie nie poradzi w FC Barcelonie, ale do rzeczy. Sprawdziłem sobie konto na Transfermarkcie FC Barcelony B, czyli rezerw Barcelony. I okazało się, że wartość Buksy jest wyceniana na 350 tysięcy euro, a okazało się, że jest około tam 14 albo 13 piłkarzy, którzy mają większą wycenę niż Buksa. Na pewno jakby Buksa przyszedł do FC Barcelony, to zawsze po transferze wartość idzie do góry, ale mimo wszystko uważam, że nawet w takiej FC Barcelonie B musiałby sobie wywalczyć miejsce. I na pewno już w niektórych wywiadach to podkreślał jego brat Adam Buksa, o którym kiedyś mówiłem, jak przechodził do New England Revolution, który występuje w MLS, jest jego starszym bratem Adam Buksa. I mówił, że raczej będzie konsekwentnie namawiał brata, żeby jednak jeszcze trochę pozostał w tej lidze i się ograł. Dokładnie tak nie mówił, to nie był cytat, tylko coś w tym stylu jakby powiedział. Ale ja uważam, że Aleksandrowi Buksie oczywiście wygaśnie kontrakt za rok. I po następnym sezonie myślę, żebym poszukał ofert, na pewno by się takie znalazły od lepszych klubów w ekstraklasie, bo Wisła nie znajduje się w górnej ósemce, tylko w dolnej. Na przykład do takich, które znajdują się w pierwszej piątce, ograł się z 2 lata, 3 może i po wieku 21 lat bym rozważał wyjazd za granicę. Ale jednak zobaczymy, jak postąpi ten piłkarz ze swoim agentem. A co do samych statystyk 17-latka, w 14 meczach zdobył 3 gole. Co nie jest oczywiście jakimś wow wynikiem, ale trzeba zaznaczyć, że jest to 17-latek. I tych meczów wcale nie jest jakoś dużo, 14 meczy, dlatego owszem, dla Barcelony to by się opłaciło, bo nawet jakby ten transfer nie wypalił, to raczej ta kwota by się zwróciła.
mniej czy więcej, nawet jeżeli teraz go sprowadzą za około milion, to może by się sprzedał, wcisnęliby jakiemuś klubowi za 2 miliony. Więc dla Barcelony jest jak najbardziej jest to dobra inwestycja, bo może Buxa wyrośnie na drugiego Roberta Lewandowskiego, ale co do samego Aleksandra Buxy uważam, że nie będzie to dobra decyzja, bo Barcelona to nie jest dobry klub do rozwoju, nawet FC Barcelona B. Do FC Barcelony trafiają według mnie gwiazdy. Ewentualnie piłkarze, którzy kandydują do przebicia się do pierwszej jedenastki. Tak jak mówiłem, myślę, że Buxa musiałby się jeszcze ograć w polskiej lidze. Ale myślę, że jeżeli zostanie w Wiśle, to jest przed nim bardzo... Myślę, że będzie dużo klubów się nim interesować w tym okienku, ale myślę, że powinien pozostać w Wiśle. Przejdźmy sobie już do ostatniego tematu. Przygotowałem kilka lig, które przygotowały już dla siebie datę powrotu, kiedy planują. Jest to albo data, która została gdzieś przez prasę ujawniona, albo jest oficjalnie, niestety nie napisałem, czy to jest oficjalnie, czy przez prasę, ale myślę, że jest to około data, może szybciej, może ten, ale myślę, że to jest taki planowy tryb. Bundesliga, 9 maja lub 16 maja. Ekstraklasa, 29 maja. Myślę, że jest to jak najbardziej trafna data i można temu wierzyć, ponieważ sam premier się o tym wypowiadał. Ligę, 17 czerwca. Średnio to sobie wyobrażam, ponieważ sobie wyliczyłem i jeszcze czytałem w prasie, że rozgrywki by się kończyły około 20 lipca. Ponad 20 lipca, więc jest to bardzo odległa data, nigdy się sezon tak nie wyglądał. I myślę, że jeżeli Ligę planuje na 17 czerwca powrót, to myślę, że powinni rozważyć nad pomysłem anulowania rozgrywek, ponieważ tak właśnie zrobiła holenderska federacja i anulowała sezon. I nie wyłoniła mistrza, ponieważ byłoby to niesprawiedliwe. I według mnie ligę, jeżeli chce kończyć rozgrywki 25 lipca, też powinna się nad tym zastanowić. Ale oczywiście te mecze, które będą wracać, będą bez publiczności, to chyba jest logiczne. Lepiej przed telewizorem niż tylko móc oglądać powtórki. Więc to tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Liczę na jakąś łapkę w górę, naprawdę jest to dla mnie mega się cieszę, jak jest dużo łapek w górę, bo jest to takie, nie wiem, docenienie mojej pracy, bo teraz siadam do montażu 2 godziny, ale to wszystko w dzisiejszym odcinku. Cześć!